Do kanalizacji mogą się podłączyć budynki mieszkalne i budynki użyteczności publicznej, takie jak świetlice czy szkoły. My, przystępując do realizacji podłączenia, podpisujemy z każdym beneficjentem umowę o przyłączenie. Umowy są na podstawie wniosków, którzy chętne osoby do przyłączenia składają wnioski, sporządzana jest przez nas umowa i na podstawie tej umowy realizujemy to podłączenie. Koszt podłączenia dla osoby przyłączającej się wynosi 10% wartości tego podłączenia. Także średnio standardowe przyłącze jest w granicach 3,5 tysiąca złotych. Z projektu kosztuje ono 350 zł. Nabór wniosków jest zamknięty. Wodociągi i kanalizacja posiadają zamknięty projekt i są w fazie realizacji. Będzie to około 125 podłączeń.